Miło znów cię widzieć! Słyszałem wiele dobrego o szybkości ofirskich rumaków. Masz ochotę się pościgać? Nasze konie są chontrze jak zachodni wiatr i chętnie to udowodnię. Ścigajmy się! Wolni, proszę. Tyle obcych rzek nie widziałem. Dalej! Pokaż, na co cię stać! Nie oszczędzaj rumaka! Ofirskie rumaki są rącze jak wiatr, ale mój koń w niczym im nie ustępuje. Gratuluję wygranej! Przyjmij proszę tę kulbakę na pamiątkę naszych zawodów i niech ci ona dobrze służy! Dzięki. Podoba ci się nowe wdzianko płotka? Ha! Człowieka można ocenić po tym, jak traktuje swojego konia. Wedle naszego mitu na początku było niebo i ziemia. Niebo pokochało step z wzajemnością i z tego związku zrodziła się klacz. Ludzie byli wówczas słabymi istotami nękanymi przez rozliczne zagrożenia. Klacz wykarmiła ich więc swoim mlekiem, a gdy stali się silni, pozwoliła im się dosiąść, by mogli zostać wojownikami i stawić czoła wrogom. Mit uczy, by szanować konie, które są najszlachetniejszymi ze zwierząt. Piękna historia. Dzięki za nią i za wyścig. Do zobaczenia. Niech będzie pochwalone wciąż trwające dzieło tworzenia świata. Bywaj. Burza psia krew.
Nieźle.
lewo! Gdzie? Kolejny przybłęda z tym. Widzicie tę mordę? Czego ja? Zoltan? No? Siedzisz w mieście od dłuższego czasu, więc może ty mi wytłumaczysz, dlaczego ani Radowid, ani Far Emrys nie zajęli jeszcze Nowigradu? Znakomite pytanie. Pozwól, że ci objaśnię. Wojna wymaga środków, a Nowigrad to wielki port, potężna flota i pełny skarbiec. W rzeczy samej miasto jest łakomym kąskiem i dla Redanii, i dla Nilfgaardu. Rozumiem, że mury miasta są wysokie, a cechhausy pełne broni. Mało rozumiesz. To prawda, że oblężenie byłoby długie i wyczerpujące, ale rzecz w tym, że wszystko, co cenne w Nowigradzie, może zniknąć jak sen majowej jętki. Wielka czwórka dała do zrozumienia, że jakby przyszło co do czego, to flota jest łatwopalna. A atak na miasto z pewnością wywoła zamieszki, w czasie których dojdzie do rabunku również kościelnego mienia. Sumując, kto chce dostać bogactwa i flotę Nowigradu, ten musi dogadać się z półświatkiem. Wiem, gdzie jest Cil. No to co tu jeszcze robimy? Jedźmy po nią! Ja pojadę. Dla ciebie mam inne zadanie. Chcę, żebyś wyruszył do Kaer Morhen. Tam przywiozę Cili. Niedługo potem możemy się spodziewać ataku Dzikiego Gonu i twój topór bardzo by nam się przydał. Możesz liczyć na mnie i na mój topór. Dzięki. Widzimy się na miejscu. Vesemir, Eskel i Lambert już tam są. Wiedźmin to się nie może ospą zarazić, nie? Jak to wszystko się już skończy, zamyślam Zamtus otworzyć. W zimie. Taki porządny, co by na ścianach dywany wisiały, śmierdzące świeczki wszędzie. Wchodzisz to? A jaki wkład? Wkład własny. Albo cudzy. Zależy od płci. Geralt z Rivii. Cały i zdrowy. Co tu robisz? Uganiasz się za Skojatel? Bez żartów. Kogo obchodzą teraz Skojatel? Najważniejsza jest sprawa temerska. Jak tu trafiłeś? Z wojskiem oczywiście. Jak Nilfgaard przekroczył Jarugę, rzuciłem wszystko w cholerę i pojechałem na front walczyć z najeźdźcą. Przyłączyłem się do drugiej armii temerskiej pod dowództwem Jana Natalisa. Mieliśmy zatrzymać pochód czarnych na linii Dol Blatana-Carbon. I zatrzymaliśmy na 3 dni. Potem rozbili nas w puch. Wtedy usłyszałem, że Radowid zbiera siły pod Nowigradem, że będzie walczył o wolną północ. Przebiłem się tu z resztką armii Natalisa, ale... Ale? Ale okazało się, że Radowid nie jest wcale lepszy niż Emhyr, więc uznałem, że lepiej będzie się bić na własną rękę. Potrzebuję twojej pomocy w Kaer Morhen. Przywiozę tam Ciri, a Dziki Gon zjawi się pewnie niedługo potem. Nie odwróciłeś się ode mnie, gdy byłem w potrzebie i zamierzam odpłacić się tym samym. Dzięki. Twoje umiejętności bardzo nam się przydadzą. Zastanowię się, czy brać ze sobą Ves. W każdym razie do zobaczenia w Kaer Morhen. Odjebało ci? Na chuj mnie zaczepiasz? Siedź, czarnych, siedź! Tylko Wiedźmina w tej ferie. Prawda, żeś kiedyś król?
się mnie boisz? Odmieńczy? A. A bobon zawsze były własne. W życiu to trzeba ryzykować, a nie się kurwa jebać. Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? Miałem wątpliwości, czy się do ciebie zwrócić. Ale co tam? Potrzebuję pomocy. O, ty potrzebujesz mojej pomocy? A to ciekawe. Mów. Wiem, że niedługo dziki gon zaatakuje Kermoren. Szukam osób i środków, które pomogą nam się obronić. Dziki gon? No, nie mów mi, że wierzysz w te brednie. To nie brednie. Przekonałem się o tym dość boleśnie na własnej skórze. Wybacz, ale mam teraz własne problemy. Ciągle nie odzyskałem mojej zguby, a twoja pomoc zdała się psu na budę. Nie jestem ci nic winien. Aha. Ej ty, widziałeś jakieś cielęcinki? Pokaż. Bywaj. To na pewno nie jest prawdziwy motyw. Odczarowanie Umy nie było łatwe, ale powiodło się dzięki połączonym wysiłkom Yennefer i wszystkich wiedzy.